Trochę tego jest. To jest tego jeszcze więcej. I jeszcze więcej. O Jezus. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Czy to już jest problem? Cześć wam, kochani i kochane. Nadaję dosłownie zza pudeł butów. O. Może teraz tego tak nie widać. Wiecie co? Stwierdziłam, że... A czy stwierdziłam? Kocham buty. Kropka. I mam tych butów za dużo. Pokażę wam to, co ja widzę. Czekajcie, bo to jest dosyć zabawny widok. W tym momencie to widzę to tutaj na przykład, nie? Nie wiem. Kocham buty, a tak naprawdę rzadko pojawiłem się treści takie o butach na moim kanale, więc stwierdziłam, że zrobię taki przegląd ostatnich zakupów butowych. Ostatnich nie było za dużo, ale jakieś tam były i też kupiłam trochę rzeczy, wiecie co, w CCC, bo była mega jakaś taka promka, więc mamy tutaj Lasocki, Gino Rossi, Badura, Jenny Ferry i DZ też. Mam też moje buty z Kazara. Mam też z Reserve'a takie kupione ostatnio. Także zrobimy przegląd. Większość z tych rzeczy, one są dostępne normalnie, dostępne jeszcze. Niektóre jeszcze nie przymierzałam, także to będzie taki live try on haul. Wiem, że Karolina ze stylizacji miała kiedyś taką serię, chyba butowniczka. Nie wiem, czy dalej coś takiego prowadzi. Ale powiedzmy, że to będzie coś w tym stylu. Jakby obuwie, te, które kupiłam i wiem, że kocham, oraz te właśnie nowości, będziemy na nie patrzeć i będziemy decydować, co zostawić, co rzeczywiście odesłać, bo powiedzmy, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nowych par butów, to jest nawet jak dla mnie lekka przesada. Jedziemy! Dobra, pokażę to, co, wiecie co, pokazywałam wam ostatnio w filmie. To są te kowbojki, które dostałam z tej firmy Cider. Taka, wiecie, szemrana chińska stronka, jak o tym mówię. Ale podoba mi się w nich ten dodatek turkusu. Rozmiarówka jest taka, że trzeba patrzeć tam na długość wkładki rzeczywiście. Ja wzięłam aż 41, no bo tu jest, wiecie, wąski czub, ja mam szeroką stopę. Wysokie podbicie, więc wolę tego luzu mieć więcej. Mam też problem z wyrastającymi paznokciami w stopach, więc tym bardziej lubię mieć tego luzu trochę więcej, jeżeli chodzi o nogę. No ale powiedzmy, że to są takie luźne 40. Ja jestem tak 39,5, tak naprawdę mam taki true size, mój prawdziwy rozmiar. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to oczywiście z ekoskóra to są jak najbardziej w porządku. Podobają mi się, jakby nie mam niczego przeciwko nim. Tak mi się wydaje. Nie są najtańsze na świecie, mogłyby być tańsze, tak mi się wydaje, że byłoby to do osiągnięcia, ale są fajne, będą mi pasować do mojego turkusowego płaszcza, co zresztą zaraz pokażę. Wiecie co, odkąd cały świat oszalał na punkcie Barbie i różu, to ja tym bardziej lgnę do turkusu. Mam ten taki turkusowy płaszcz, który kupiłam jeszcze w zeszłym sezonie jakoś na wyprzedażach i jakby on będzie bazą wielu moich stylizacji w tym sezonie, tak mi się wydaje. I te kowbojki tak delikatnie do niego nawiązują, bo tak jak mówię, mają tutaj takie turkusowe elementy, tutaj od środku jest ten turkus, także to będzie to. Niekoniecznie do spódnicy. To jest wysokość tych butów. Podoba mi się ta wysokość i są wygodne, są takie luźne. No, trochę są na mnie duże, ale wolę trochę duże i mieć większą skarpetę i sobie na ludzie w nich dreptać, niż mieć za wąskie kozaki, bo to jest dla mnie nie do przeskoczenia. Także to była pierwsza rzecz. Potem wiecie co, klapeczki, które już dreptam większą część tego lata. To są klapeczki, które Damian nie kupił w Kazarze. Kazar. I one są ze skórki cielęcej. Są niesamowicie mięciutkie. Nie byłam pewna, czy dobrze będzie w nich wyglądać moja stopa i czy będą wygodne, bo widzicie, one mają już zerową podeszwę. A jednak zerowa podeszwa często bywa niewygodna. Natomiast ona tutaj, pomimo tego, że podeszwa jest zerowa, to tutaj jest jakby taka wkładka, taka pianka, więc one są mięciutkie. No i ta cielęca skóra, jakie to jest miękkie i przyjemne. Jedyne co, to troszeczkę tak jakby piszczą pod stopą, jak się w nich chodzi. Także to jest dosyć śmieszne. Tutaj to piszczy. Ale są bardzo wygodne. Tak
mówię, mam szeroką stopę, wysokie podbicie i mimo to fajnie wyglądają i pasują do wieloletniej stylizacji i to jest też taki nudziakowy kolor, więc jest po prostu neutralnym czymś. I też mi się podoba, wiecie co, ja mam te, tak jak mówię, większe stopy, duże stopy, szerokie i jeżeli na przykład sandałki albo klapki są bardzo filigranowe, takie bardzo delikatne, bardzo subtelne, to ta moja stopa nie wygląda korzystnie. A jak tutaj się coś więcej dzieje, coś takiego, wiecie, masywnego tutaj ten, to jakby współgra proporcjonalnie z moją stopą, także te sandałki, te klapeczki bardzo Wam polecam i ja je jeszcze chyba gdzieś widziałam na Zalando, chyba jeszcze je widziałam, a kupiłam je w Faktory w Gliwicach, w outlecie, tam jest dobry outlet Kazara. Także to jest już moje. A jeszcze mam jedne takie moje. Mówiłam o tym, że trend Barbie zabił we mnie miłość do różu. To nie jest do końca prawdą, bo miłość do różu zawsze pozostanie w moim sercu, tak jak nazwie mojego kanału. Ale te platformy. Śmiem twierdzić, że taki fason i taki kolor to jest coś absolutnie ponadczasowego. Lata 60., potem lata 90., potem 2000, no i znowu teraz jakby wraca taki mniej więcej fason buta, czyli bardzo masywna platforma, bardzo masywny obcas rozszerzany. To jest też takie nietypowe dla tego okresu teraz. I te, wiecie co, buty są z Reserved. To jest numer 39, tak? Jestem człowiekiem, który chodzi w numerze 39 i 41 jednocześnie. I one były na dużej wyprzedaży, kosztowały 50 złotych i są bardzo wygodne. Tutaj z przodu też jest taka gąbeczka, także bardzo ładnie, bardzo wygodne są, pomimo tego, że wyglądają, wiecie, przerażająco, to wiecie, ta wysokość obcasa, ten obcas jest o tyle niższy, o ile mamy o wysokość tej platformy, więc tak naprawdę mówimy o takiej wysokości obcasika, no nie? Więc to nie jest jakby bardzo ciężkie do chodzenia i bardzo fajnie jest tutaj wszystko zamortyzowane, jest też paseczek dookoła kostki, który równie dobrze można zdjąć i też się trzymają nogi, o dziwo, byłam w nich, taką rolkę mam wrzuconą tam z biżuterią Verona na Instagramie, to można zobaczyć, ale jak one wydłużają nogę, jakie one są fajne, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i myślę, że pokocham je jeszcze bardziej, jak przejdzie ten ogólnoświatowy po prostu trend pod tytułem wszyscy mamy buty jak Barbie. I wiecie co, teraz już będzie to nowe zamówienie. Jedna para butów, która już na pewno zostaje, bo w niej chodziłam i ją kocham, to są te kopytka. To są dosłownie kopytka. Czaiłam się na nie od dawna i to jest Badura. Widzę, patrzę na pudełko. Rozmiar 40 też są na dużej przecenie i one są w beżu oraz są w czerni. Wyglądają nieco przerażająco, natomiast są super i naprawdę zwracają uwagę. Bardzo wiele osób już mi je komplementowało. O dziwo! Wydaje mi się, że bardzo fajnie wysmuklają nogę. Bardzo dobrze się w tym wygląda. I tu jest taki klinowy, jak to się mówi? Koturn? Koturna? Kotur? One są na koturnie chyba, tak się na to mówi. Klinie? Nie wiem, poprawcie mnie. Ale przez to, że tutaj jest, wiecie co, całość, jakby to jest taki blok, a nie tylko obcas, to są bardzo wygodne, bo cała stopa nam się na tym opiera. Po raz kolejny skóra, bardzo wygodne, bardzo fajny też ten czub, super optycznie, wiecie, wysmukla nam no, całą sylwetkę, powiedziałabym. To jeszcze, wiecie co, jak macie dłuższe spodnie założone na przykład, to zupełnie nie widać, że to są klapki. To po prostu wystaje taki fajny, modny czub i bardzo, bardzo, no bardzo mi się podobają. Skradły moje serce totalnie. Także te, jeżeli lubicie takie buty ekstrawaganckie, lekko, ale wciąż bardzo wygodne, serdecznie Wam polecam. Teraz rejony butów pod tytułem na 90% je wezmę. Chociaż jeszcze nie jestem totalnie pewna. I to jest Gino Rossi i to są buty pod tytułem najwygodniejsze buty na świecie. Tu jeszcze jest metka, bo tak jak mówię, jeszcze nie jestem pewna, czy je sobie zostawić. Ale to są te przepiękne poduszkowce. Ja je nazwę poduszkowce. Dobra, już powiedzmy, że ja już wiem, że je zostawię. Już wiedziałam po prostu od razu, że je zostawię. To są poduszkowce Gino Rossi. Kolor. Nie muszę mówić do tego, że mi idealnie, perfekcyjnie po prostu pasują do tamtego płaszcza. Są przepiękne. One są chyba w 4 albo w 5 kolorach na stronie. Też jest jakaś taka lawenda, zieleń, też takie bardziej neutralne kolory. No ale dla mnie ten odcień robi robotę. Tutaj jest rozmiar 40. To jest wszystko mięciutkie, napompowane. Tu jest wszystko bardzo mięciutkie. Naprawdę, no chodzi się w tym absolutnie, absolutnie jak w kapciach. Także te są też takim pewniakiem. Myślę, że te na 99% już zostaną ze mną. Jeszcze Damianowi się w ogóle mega podobają. On ma dobry gust do porąbanych rzeczy. Także chyba muszę.
Potem też bardzo przyjemne, co wiecie, co są te klapeczki na obcasie. To jest Gino Rossi, po raz kolejny 40, rozmiar 40. I to jest taka mikrokaczuszka. Wiem, że wiele z nas jakby ma lekki odrzut do tych mikrokaczuszek. Chodziło się w takich, jak ja chodziłam do liceum. Chodziłam w takich. Przynajmniej jest to wygodne. Zawsze jest to jakieś odrobina obcasa. Zawsze jest to troszeczkę podniesienie, zmiana jakby środka ciężkości. I też inaczej się zachowujemy przy takim obcasie, bo troszkę się bardziej prostuje. Inaczej chodzimy. Także ja wiem, że to jest, no, wiele z nas ma do tego awersję, ale zawsze ta sylwetka wygląda inaczej, odrobinę lepiej i też bardziej się pilnujemy, jak chodzimy na takim obcasie. I też są, wiecie co, bardzo wygodne, jeżeli macie szerszą stopę, jeżeli lubicie dużo luzu jakby w butach, to jest bardzo wygodne. To jest wszystko mięciutkie, skórzane. Tutaj jest też to wszystko szerokie, bardzo fajne. Także niesamowicie wygodne buty. Teraz tak, przejdziemy do butów, których jeszcze nie przymierzałam. Podobne jakby w swoim wydźwięku klapeczki, w odcieniu takiej zieleni. To jest już firma Dizzy. Ja do ich butów jakby nic nie mam, natomiast no jakość tu jest zdecydowanie niższa. Bardzo często mamy do czynienia z ekoskórą, to też jest ekoskóra. I one były już bardzo niedrogie, 83 zł w tym momencie na przecenie i to jest też rozmiar 40. Tu już mamy wyższy obcas, przód jest w taki bardzo modny sposób ścięty, to jest takie bardzo teraz na topie. No i po raz kolejny mamy tutaj te paski, które nas trzymają, które nam trzymają stopy, one są takie puchate. I teraz też to jest kolekcja Małgorzaty Rodzenek, Majdan dla Dizzy. Także zaraz sobie je przymierzymy i zobaczymy. Bardzo mi się podoba kolor. Właściwie mam torebkę w identycznym odcieniu i chyba to był taki główny czynnik, że chciałam je chociaż przymierzyć, zobaczyć, jak będą wyglądały. Jednak wiecie co, ja mam ostatnio tak, że jak już gdzieś wychodzę z domu i chcę ubrać obcas, to najczęściej muszę to zrobić bardzo szybko. Mam awersję do wszystkich sznurowań, wiązań, wkładań, zameczków, zapięć, więc no 9 na 10 razy, kiedy ubieram w ogóle jakiś but, to jest klapek. Obojętnie, czy klapek płaski, czy klapek na obcasie, czy na koturnie, ale jednak klapki to jest motyw przewodni mojego życia tak długo, jak tylko można ubierać klapki, aż nie będzie takie ciężkie jesieni. Ale przymierzmy te, zobaczymy, jak z wygodą. Dobra, zakładam. One są trochę węższe, jeżeli chodzi o to miejsce tutaj. To też nie jest złe, no bo dobrze, jak żeby klapki trzymały stopę. I zdecydowanie no, ten obcas jest dużo wyższy niż na przykład w tych niebieskich przed chwilą. Nawet jest to wygodne, ładnie wygląda dosyć do opalenizny, nie czuję się w nich tak, chociaż nie, ten obcas, wiecie co, on jest taki rozszerzany tu u dołu i dlatego też one są dosyć stabilne, bo nie czuję się, jakbym się miała przewrócić. Fajne jest, wszystko jest ok i te paski też dobrze trzymają stopę, bardzo fajnie. No, nie wiem, czy obcas nie jest tak odrobinkę dla mnie za wysoki w tym momencie, bo zawsze muszę mieć na uwadze, że pewnie będę miała dziecko na rękach albo za rękę, a jednak takie te odrobiny niższe są troszkę bardziej komfortowe. Spróbuję jeden ten, chociaż ten turkus, on leży na moim płaszczu teraz, te klapki i one wyglądają tak dobrze. No nie, jest diametralna różnica. Te zielone lepiej dolegają u mnie, wiecie co, w tym miejscu, jak jest ten łuk. Ale te turkusy natrzymają stopę jak poduszka. I ta wysokość obcasa no, są dosyć sporo niższe. Co akurat dla mnie jest plusem. Sami ocencie, powiedzcie mi, który lepiej. Z tym też, że turkusowe są 2 razy droższe albo 3 razy droższe i ze skóry. A to jest ekoskóra. No tak jak wspomniałam, turkus mi wszedł aż za mocno. Mam tu kolejne turkusowe szpilki, a czy buty na obcasie, na dużym, ciężkim słupku, który też jest lekko rozszerzany. To tym razem jest Jenny Fairy, nie wiem. I to jest, wiecie co, wydaje mi się, że najtańsza linia z tych wszystkich butów dostępnych w CCC. I ja mam z tymi butami problem, bo one najczęściej coś mi nie gra. Albo są za ciężkie, albo niewygodne, albo jakoś tak kiepsko wykonane. Ja nie mam problemu z tym, żeby chodzić jakby w tanich butach. Zupełnie spoko. Te z rezerw, te różowe szpilki, one kosztowały 50 zł, także wiecie. Te kosztują na przecenie 100 ze 160. I to jest rozmiar 40. Pierwsze, co mnie uderzyło, to jest ich zapach. Śmierdzą Chińczykiem, ale są dostępne w bardzo wielu kolorach. I są, wiecie co, ciężkie. Są dosyć ciężkie. Zdecydowanie najcięższe z tych wszystkich butów, tak, które miałam dotychczas.
to te powiedziałabym, że to jest połowa ciężkości tych. Te są naprawdę, no ciężkie. Po prostu są jak ciężkie buty. Plus te paseczki z przodu, zastanawiam się, czy nie będą mi jakoś moje stopy wyglądały parówkowato z nich. No plus jest zapinanie wokół kostki, do czego mam ostatnio awersję. I mam jeszcze jedne buty z Jennifer, które bardzo mi się spodobały na stronie. Tak, ja wiem, że mówiłam, że trend Barbie mnie po prostu dobił, ale te buty, ten kolor. I to są kolejne, no podobne jakby, podobny styl, też bardzo ciężkie, nawet cięższe platformy z ciężkim obcasem na takim słupku i one są większe, cięższe, takie bardziej hardkorowe. Bardziej mi się podoba ten skrój, on jest taki bardziej disco i bardziej dziki. Te są takie bardziej grzeczne przy tych butach, nie? I też mi się podoba ten przód, takie wiązanie to jest zdecydowanie coś bardziej korzystnego dla mojej stopy niż takie paseczki, które lubią się wrzynać i podkreślać parówkowość. Ale przymierzę sobie obydwie pary. Też z tych droższych, badurowych kupiłam takie, które mi się wydawały, że będą takie bardzo uniwersalne i że je naprawdę wychodzę, ale przymierzyłam je z ciekawości i to są takie srebrne sandałki, niby uniwersalne i w sumie podobały mi się te paski, ale jakoś nie zwróciłam uwagi na to, że one są tutaj zapinane z tyłu na pięcie i powiem Wam, że nie mam żadnych butów tak zapinanych, jeżeli nie muszę, bo to jest dla mnie tak upierdliwe i uciążliwe, bardzo często te zamki są potem odsłonięte, coś gdzieś tam uwiera i drapie w to pięte, w tę piętę. Poza tym ja też mam dosyć masywne kostki, masywne nogi, więc też nie lubię, kiedy te paseczki wokół kostki są nieregulowane. Ten nie jest regulowany, jest na takiej gumeczce. No i dla mnie on jest za wąski, za bardzo się wpija w kostkę, wolę mieć troszeczkę więcej luzu. Więc jeżeli macie szczupłe, takie smukłe stopy i nogi, no to jak najbardziej. Ale jeżeli macie bardziej masywne i nie lubicie tego efektu właśnie, że coś Wam przylega, dolega, to nie będzie model dla Was. Zresztą zaraz Wam go pokażę. I one kosztują 174. Ja to wszystko mam 40, bo jakoś tak wolałam. I ostatnia para to są, wiecie co, klapki. Po raz kolejny klapki, ale nie takie klapki, jak myślicie. To są klapki z firmy Lasso. I to są z tych takich ciężkich, masywnych klatki, w których się chodziło, jak byłam w podstawówce. Dokładnie tak. Te kosztują w tym momencie na wyprzedaży 129 zł, to jest skóra naturalna. I wiecie co, nie podoba mi się trochę ten przód. One są, mają tutaj taki szew przez środek. I jakoś są takie za mało space girlsowe i one jak są ubrane do dłuższych spodni, to wyglądają po prostu jakby się miało taki ciężki but wystający, ale z tego co ja pamiętam, te buty, które nosiliśmy wtedy, one miały takie bardziej zaokrąglone tutaj te przody, tutaj jest takie bardziej to wyciągnięte, trochę kwadratowe, to było takie bardziej bubbly, bardziej jak taki, no zaokrąglone po prostu bardziej były te przody, takie bardziej jak takie chodaki drewniane, a to jest takie poważne podejście do tego tematu i są po prostu za mało masywne. Wiem, że to nie wygląda jak mało masywny but, ale spodziewałam się czegoś bardziej masywnego, bardziej grunge'owego. To jest taka wersja trochę odchudzona. Wolałabym taki hardcore po prostu, więc te najprawdopodobniej też wrócą. Siema kochani, w ogóle dalsza część tego filmiku. Ej, po prostu moje życie tak teraz wygląda, że nagle dziecko zaczyna płakać i nagle nie mam przez tydzień czasu nagrywać. Bo w międzyczasie kręciłam, Rozalka się rozchorowała i tak dalej, ale w sumie to nikogo nie interesuje. Chodzi o to, że to jest część dalsza tego filmu, nagrana w innym czasie, w sumie w tej samej przestrzeni. Także przymierzę jeszcze te 4 pary butów, których nie przymierzyłam ostatnio. I jeszcze w międzyczasie wpadła mi dodatkowa, wiecie co, partia butów. Także lecimy. Te drewniaki, one jeżeli chodzi o wygodę, to są fajne, są bardzo wygodne, rzeczywiście są dosyć szerokie, jakby są ok, ale jakby no stylowo mi zupełnie nie odpowiadają, zupełnie, bo nie są ani eleganckie, ani nieeleganckie, ani jakieś nowoczesne, nie wiem, są dla mnie zupełnie żadne. W ogóle nie, nie wiem, spodziewałam się czegoś zupełnie innego, spodziewałam się czegoś dużo, dużo lepszego, a no... Nawet nie widzę, do czego by fajnie wyglądały. Jakieś rady? Nie wiem. No dla mnie wyglądają kiepsko. Kiepsko. Za mało grunge'owe, za mało po bandzie. Te turkusowe, powiem Wam, że są fajne. Dobrze się bardzo w nich czuję. Jakoś tak dobrze robią outfitowi. Jest fajna równowaga między tymi lekkimi, cieniutkimi paseczkami, a tym ciężkim dołem, bo ten dół rzeczywiście jest ciężki, ten obcas jest duży. Wygodne są. Są ciężkie i są dosyć sztywne takie, ale nie chodzi się w tym najgorzej na świecie.
są fajne. I wiecie co, tutaj też jest gumka. Gdzie jest ta gumka? Tu jest gumka przy sprzączce. I one też pracują przy chodzeniu, co jest takie ciekawe. Dosyć wygodne się przez to robią. Fajne są. No, te są naprawdę fajne i kolor... Lubię ten kolor ostatnio, można powiedzieć. O, teraz, nie? Z marynarką już mamy outfit. Już jakoś to wygląda. Oczywiście jak to ja bym to wkasała jeszcze. Ale już powiedzmy, że mamy jakiś outfit. I myślę, że te buty wyglądają bardzo fajnie, bardzo stylowo. Na to, ile kosztowały, bo kosztują teraz 100 niecałą. No, te są fajne. Nad tymi, wiecie, co się też mocno zastanowię, bo bardzo są fajne. Naprawdę. Przypadły mi do gustu. A nie spodziewałam się. Jak wyjąłam z opakowania, byłam z nimi mniej zachwycona, a teraz już rosną w moich oczach. Sprawdźmy jeszcze te dzikie różowe. I powiem Wam, że o dziwo, te niebieskie są dużo bardziej wygodne niż te ostro różowe. Nie jest kwestia platformy, tylko tego, że te różowe tutaj dużo gorzej trzymają moją stopę w miejscu. Też są trochę dosyć gorzej wykonane i tu są węższe, przez co ta stopa no, jest po prostu mniej komfortowo i jakoś po prostu są troszeczkę inaczej wyprofilowane. Także dużo lepiej czułam się w tych turkusowych, chociaż te... Boże, ja widzę błyszcząco różowy kolor, to wyłącza mi się mózg i zaczyna się impulsywne kupowanie. Ale obiektywnie tak, te turkusowe zdecydowanie są lepsze, je bardziej polecam, chociaż są tańsze od tych, ale na stopie jakby dają uczucie lepiej wykonanych, wygodniejszych, lepiej wyprofilowanych niż te piękne różowe. No kolor mają zabójczy, ale niestety poza kolorem i tym jak wyglądają na półce niewiele więcej. Spójrzcie, to są te srebrne w ogóle sandałki. Jakie one są tu długie z przodu. Ja mam wszystkie buty w tym samym rozmiarze z tego sklepu, 40, a ja tu mam z 4 cm mi po prostu wystają te człapy, także nawet nie będę brać drugiego, bo wiem, że ich nie biorę. Wysokość obcasa jest przyjemna, tutaj źle dolegają, jakby to jest u mnie najważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o obcas, czy tutaj moja stopa po prostu dolega do tego, no do wkładki, no nie, bo wtedy się opiera, a tu się nie opiera. Już całość jakby ciężaru jest tutaj, napięcie i trochę na palcach i to się po prostu tak kolebie niebezpiecznie. No i ten pasek, tak jak Wam mówiłam, jest taki bardzo przylegający i tu mi zostaje tak strasznie dużo miejsca, więc w teorii potrzebowałabym mniejszych, ale mniejsze byłyby jeszcze czas ciaśniejszy, więc wyglądałoby to jeszcze dłużej. Więc te na długie, wąskie stopy, nie na moje człapy po prostu. I słuchajcie, mam jeszcze jedną parę butów, która właśnie do mnie przyszła. Ale jak je zobaczycie, to po prostu to jest opat szczeny, bo to są wysokie, srebrne kowbojki, kozaki. Nie wiem, jak je nazwać. Nie wyglądają w tym nogi najzgrabniej, tak mi się wydaje. Takie jakby tutaj dziwnie odstają z tej strony, nie? Jakoś tak, albo to moje nogi się nagle stały krzywe w tych butach, albo te buty jakoś dziwnie robią kształt nóg, albo nie mogę stać prosto, wiecie, bo muszę mieć pozę modelską. Także to są moje dzikie buty. Świecą się tej lampy, więc one się błyszczą bardziej niż normalnie. Normalnie nie wydają z siebie aż takich błysków i grzmotów. Ale co sądzimy? Co sądzimy? Do czegoś prostego, może nie do srebrnej spódnicy, do czegoś... Biały top, jakby to był biały top i coś takiego, ten i takie odstrzałowe buty. Co sądzimy? Dajcie znać, ale szczerze. Ale miło, ale szczerze. O ile się da. No coś sobie dają, nie? Dobra kochani, to tyle tego butowego szaleństwa na dziś. Idę obrabiać ten filmik, żebym się znowu nie przeciągnął w czasie, żeby się dziecko nie obudziło i żeby zakończenie nie było znowu 2 tygodnie później. Dajcie znać, które Wam się podobają. Które Wam się podobają najbardziej i które Wam się podobają najmniej. Czy na które się skusicie i co myślicie o moich butach a la kosmiczny kot w butach, bo chyba tak bym je nazwała najprędzej. I cóż, bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa!